Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2. No cóż, tutaj skończyliśmy, więc idziemy dalej. Kasa. Edison, twórca elektryczności, oskarżony test i nie mogę przeczytać. Morgan wstrzymuje finansowanie prowadzonego przez Tesla coś eksperymentu, coś. Edison tworzy krzesło elektryczne, by dowieść jak niebezpieczny jest prąd zmienny. Edison dowodzi zagrożeń związanych z prądem zmiennym? Nie wiem. Słoń? A co ma słoń do tego? Aha, eksperyment z... Co to jest? Fort Archiva. Czy mnie to dziwi? Nie. No dobrze, co tu jest? Tu jest jeden z tych znaków. Ale ten dwa kreski. Jeden, ale nie wiem, na czym ja miałbym się dalej wzorować. Prowadź The International The World's Problem. A, tu jest dwójka. To oznacza, że dwójka jest... ten znak, to oznacza, że po dwójce mamy tu jedynkę. Jedynka to oznacza znak. No, ten znak. A trójka. Chwilka. Bo z tego co zauważyłem, że tutaj, gdzie są trójki, no właśnie, gdzie jest trójka, dziewiątka, tam gdzie brakuje, to właściwie tutaj, co ja teraz robię, to tutaj są wszystkie 9 znaków. 10 znaków, ale tam, tutaj, tu brakuje właśnie wszystkich 10 i trzeba... Pika teraz była 0, 1, 2 i 3. Widzicie? Tutaj jest ten znak, tutaj nie ma. W miejsce trójki go trzeba... I teraz dziewiątka jest ten... Ten będzie znak, więc... Szanowny panie Edisonie, to jest od Henryka Ford, Dearborn Match, nie wiem. Pragnę podziękować panu za umożliwienie mi korzystania z fragmentu Odenu 4 przez te wszystkie lata. Nie licząc innych spraw, udało mi się przekonać robotników, że podnoszę im dniówkę o 5 dolarów, podczas gdy w rzeczywistości obniżyłem im płacę. Co za skubaniec. Musiałem jednak przekazać fragment Odenu 4 dalej. Zgodnie z instrukcjami wysłałem go do Europy. Otrzymał go H. Przypuszczam więc, że wojna rozpocznie się, gdy tylko zdobędzie władzę. Pozwolimy mu się pobawić. Bóg wie, że Europa przyda się takie oczyszczenie. A potem skończymy z tym bałaganem, tak jak zaplanowano. Z wojennego chaosu wynurzy się nowy porządek. Załączam zdjęcia z Florydy. Pan, ja i Firestone tego lata powinniśmy postarać się spędzić więcej czasu na polu golfowym. Z poważaniem, Henry Ford. Henry Ford, no dobrze słyszycie, to jest twórca marki Ford, samochodów. Tylko nie wiem, który z tych trzech to jest. Ale jeśli się nie mylę, tu był H. I tu było odniesienie, że wojna i że on musi... gdy zdobędzie władzę, to H to jest Hitler. Z tego myślę, że to jest Hitler. Ale zanim on jeszcze przejął władzę. No, czyli... Templariusze dali mu fragment Edenu, żeby on zdobył władzę i bawił się wojnę. Znaleziono kod dostępu. Okej. No i ostatnia prawda. Oto stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Co to jest? Trinity Archiva. Brak dostępu. Czy mnie to dziwi? Nie. Tu jest 9. 9 to jest kwadrat wtedy, 1, to oznacza, że 9 tu kwadrat musi iść, na pewno, no, gdzie kwadrat, tu jest teraz 9, 10, 1 i 2, kółko jest 2 jest kółkiem, piątka jest niżej, aha, czyli teraz powinno działać, nieprawidłowy kod, jakim niby cudem. A nie. Bo to... Ja w złym kierunku poszłem.
Teraz. Nie? Też no, nie wypał. Chwilka. Tak. Dwójka jest dobrze. Chwilka. To jest teraz dwójka, trójka, czwórka, piątka. O! Przedmiot. Autoryzacja testu od Abstergo Corporation. Podczas każdego eksperymentu przychodzi moment, w którym wyniki należy sprawdzić na zewnątrz, w prawdziwym świecie. Nie zachwyca mnie pomyślny rezultat, lecz jest on niezbędny, jeśli mamy położyć podwaliny pod nowy porządek świata. Globalne bezpieczeństwo i pomyślność wymagają pewnej ręki, która pokieruje populacją. Ręki, która nie osłabnie pod ciężarem wyrzutu sumienia. Przekażcie o autoryzację. Żywię przekonanie, że w końcu historia nas usprawiedliwi. O! Bóg wie, kto to jest. O! Bomba atomowa! Ale wątpię to, że to była z Hiroshima lub Nagasaki. Na pewno jakiś eksperymentów Stanów lub Rusków. 7, 1, 4, 6, 5. Nie wiem, co to ma. Plik odblokowany. Szybko poszło. No dobrze. No to już mielibyśmy. Zobaczymy, jak otwórz wszystkie. Tak, tak, tak. No, już trochę się klaruje. Jeszcze nie dużo zostało. Na pewno w Wenecji została reszta. No, ale... No cóż... muszę tylko niech pomyśleć. Sklepy załatwiliśmy, prawdę załatwiliśmy, więc został nam jeszcze grobowiec tylko. Grobowiec jest tutaj. I wchodzimy. Podnoszenie broni. Naciśnij shift, kiedy stoisz pod bronią, żeby podnieść się. No, jeśli... To jest teraz nieprzydatna umiejętność shift. Bo zaraz można odebrać broń wrogowi, to już jest bardziej przydatne. Aha! No to tak mamy iść. Tajemnica Ravaldino. Spenetruj Rocket i Ravaldino i odszukaj ukrytą tam pieczęć asesyną. Oczywiście, że tak. Teraz... nie w tym kierunku miałeś odebrać. Na tym terenie płaszcz nie daje premii. Ja to też wiem. A zapominam, że w takich momentach nigdy nie kierunkowo, że ten. Że tylko prawy i spację. To automatycznie wybierze cel w takim momencie. Bo jeśli na przykład WASD. To zazwyczaj w jakichś dziwacznych kierunkach. Po prostu kamera, po prostu trzeba sam... aż tam iść. Po prostu trzeba prawej, lewej po sprawie. Prawej i spacja i będzie. No shift. No. Ło. To było blisko. No dobrze, gdzie mamy teraz iść? Tu gdzieś musimy? O, skarb. Ale to tylko nam pomaga trochę finansowo teraz. Ale teraz co, jak? Tutaj możemy się wepchnąć? Nie, nie możemy. Tam jest brama. Ale tu jest woda, filka. Przytrzymaj spację, by pływać pod wodą. O!
Na szczęście oglądałem większość trailerów przedpremierowych, więc trochę. Więc jak. Tak. No mówię, w takich momentach nie naciskajcie po prostu klawiszów WASD lub strzałkowych, jeśli sobie zmieniacie. Chociaż wątpię, że jeszcze ktoś grałby na strzałkowych. No dobrze, tu zrobimy mały cut, więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Na razie!